Zebrałem 21 osób na Discordzie. Za chwilę wszystkie zamkną oczy. Ostatnia osoba, która je otworzy, wygra 500 zł. 3, 2, 1. Ty Bezu, upadasz! Co ty się stało? Nie mogę otworzyć oczu, dopóki ich nie zamknąłem. Przed chwilą mrugnąłeś. Nie no, tak naprawdę chciałem pójść jak najszybciej. Żeby gracze nie oszukiwali, obowiązywała jeszcze jedna zasada. Zakaz zasłaniania powiek. Jeśli obie powieki gracza nie były widoczne, odpadał on z gry. Macie taki stres niespodziewany? Tak pikawa wali, że nie wiem. Gracze na challenge przygotowali sobie trochę rozrywki. Picie. Jedzenie i puste butelki. Po co? Mam butelkę na sikanie, tylko nie wiem gdzie stoi. Wziąłem taką z dużym gwintem, żeby było łatwiej trafić. Kubczyk miał jeszcze jeden sprytny plan. Kupiłem statyw. Wyregulowałem sobie ten statyw tak, że później sobie oprę brodę, nie? Będzie mi się chciał spać i mi głowa nie spadnie, że oczy będą widoczne cały czas. Wielki mózg po prostu. Ja mam pytanie, czy jak teraz no. Wezmę leki na sen, czy to jest oszukiwanie? Jak cię ktoś obudzi, to od razu otworzysz oczy. Nie minęły dwie minuty, a już mieliśmy pożegnać się z kolejną osobą. Ej, jak... No, Altka, czemu otworzyłaś oczy? Szybko poszło. Chwilę później przez problemy z internetem pożegnaliśmy się z Klaudią. Dodatkowo od samego początku Sprajku zachowywał się dość podejrzanie. Nie no, czekaj, Sprajku, ty cierpisz, coś ci się dzieje złego. Ogólnie może to tak wygląda, bo wczoraj za dużo kofeiny wypiłem. Żeby lepiej poznać naszych graczy, zapytałem ich, na co wydadzą potencjalną wygraną. Ja pieniądze przeznaczę na wesele. Nagle przeznaczę na frytownicę i pomoc jakąś w domu. I prawdopodobnie przeznaczę na cosplay. Czego cosplay? Jinx z Lola. Częściowo przeznaczę dla mojego synka, bo za miesiąc się rodzi. Drugą część przeznaczę dla siebie, bo zachcianki ciążowe są. Nie no, Hodo, ale... kurde, sumienie mi nie daje. Przyznam się, może wyglądałem, że cierpię, ale podglądałem. Co? Czemu podglądałem? Czemu się przyznałeś dodatkowo? I tym sposobem pożegnaliśmy kolejnego gracza. A nie dłużej niż po minucie, jeszcze jednego. Wyłączyło ci kamerkę, a na tej od kamienia nie widzę twoich oczu. No dobra. Teraz jest 17 już? No spójrz sobie, ile nas jest. Spójrz sobie. Ej, Hodo, weź coś mów, bo ty masz taki uspokajający głos. Nie no, muszę wam utrudniać, co wy. Będę teraz milczał. Uwaga, spoiler. Zaraz odpadnie kolejna osoba, ale najpierw subuj ten kanał. To jest za darmo i zawsze możesz odsubować. Dzięki. Mam tutaj ważną informację dla Saturn. Podrapałaś się po nosie. I zasłoniłam sobie oko. Tak. Kurde, ale no dobra. Ile nas zostało? Ja mówię z 15 osób. W sumie ja mam pomysł, ja wam nie będę mówić ile was zostało. Zajebisty plan. Wiecie już jak faceci mieli zamiar się załatwiać? Ale co z dziewczynami? Czekaj, demon, co tu się dzieje? Ona se jedzie przez mieszkanie na krześle. On ją zawiózł do łazienki! Każdy z graczy miał do dyspozycji jedno wyzwanie, które mógł rzucić jednej osobie. Jako, że pewnie już nie pamiętacie, kto gdzie jest, to po prostu będziecie mówić, czy ktoś to jest nad wami, po waszej prawej, lewej. Jako pierwszy swoje zadanie postanowił wykorzystać Kubczyk. Wypić na raz minimum pół litra wody. To pokaż paluszkiem. Ja bym tak celował tam. O! Przemek, wyciągaj wodę. Może być Lipton? Może być Lipton, ale zerujesz. Właśnie czekaj, bo po masku szukam. Nie, to jest chyba Pepsi. Leci, leci chłop. Ja czuję, że to nie była dzisiejsza Pepsi. Jak to nie dzisiejsza? Za 2:20. Skąd to wiesz? Uuu. Co? Jak to rozkminiłaś? Jestem mądra. Hey, Bixby, what's the time? No, nie odpowiadasz mi teraz, suko. Gość zadał te wyzwanie, nie? Ja wiem, że pode mną nikogo nie ma, nie? I wiem, że to jest po mojej lewej i prawej. Jak jesteś nade mną, to masz przesrane. To co, Przemek, chcesz dać wyzwanie? Oczywiście. Z 5 pompek, jeżeli to jest akceptowalne. Chyba za trudne, co? Mogę zezwolić jeden przysiad. Ja mam akurat pomysł na wyzwanie. Niech osoba jak pokaże brzuch. Jest tam ktoś z tej strony, czy... To jest kat. Ty, to już. Ale challenge! Dwa pajacyki dla tej osoby po tej stronie. Dobre. No jakby co, to zadanie trafiło do Irona. O shit. No, ty masz taki kadr, że może być ciężko. Dobra, powiedzmy, że zaliczam. Słuchajcie, partnerem dzisiejszego odcinka jest Philips Hue i Komputronik. Czekajcie, trochę tu ciemno. Lepiej. Ostatnio chłopaki z Komputronika wbili mi na chatę i zrobili mały remont. To jakaś pojaczka, to jakiś obrazek, ale nieważne. Ważne jest to, że wstawili mi raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć lamp. Wszystkie od Philips Hue. I dzięki nim mój pokój do nagrywania, który wcześniej wyglądał tak, teraz wygląda tak. A ja mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje oświetleniowo w odcinkach. Pełną kontrolę.
Do sterowania wszystkimi lampami mam taką aplikację. Mogę sobie tutaj robić własne kompozycje. Mogę przeglądać galerię przygotowaną przez samego Philipsa. O, spróbujmy czegoś takiego. Albo może takiego. Wszystko jest sterowane przez taki mostek, dzięki któremu wszystkie lampy współgrają ze sobą. Ale co najlepsze, możemy zsynchronizować nasze lampy z tym, co dzieje się u nas na ekranie. Odpalamy apkę Philips Hue. O, mamy synchronizację do tego, co widzę na pulpicie. Ale możemy na przykład synchronizować tylko i wyłącznie gry. No i jesteśmy w grze. Liga jest zielona, więc świata są zielone. Przewijam sobie ekran na minimapie, na Fog of War. Jest ciemno. Przewijam na linię, jest zielono. Zobaczcie, jak te światła się zmieniają, w zależności od tego, co pokazuje. Słuchajcie, jeśli chcecie sobie sprawdzić któreś z lamp Philips Hue, zapraszam do linku w opisie. Jest też link do materiału chłopaków z komputernika, polecam bardzo serdecznie. A my wracamy do odcinka. W challenge'u byliśmy już grubo ponad godzinę, a na kanale było jeszcze 15 graczy. Ale to wkrótce miało się zmienić. Proszę państwa, ja mam bardzo ważne pytanie do Deku. Jak ma na imię dziewczyna? Zosia. Słuchaj, Zosia, wejdź na Discorda, na kanał Nie Otwieraj Oczu. Tam jest taki screenshot, ci wysłałem. Zasłaliłaś go. O nie! Serio? No, otwórz oczy i powiedz, jak to jest. Ja się boję otworzyć. Ale to nie miał być koniec eliminacji. Ej, Oli, co jest? Wywaliło mi Discord. No, dramat. Ja bym proponował, żeby ci, co odpadają, jeszcze pod koniec podawali swojego faworyta. Wszyscy przegracą. I w ten sposób pożegnaliśmy kolejne dwie osoby, a pozostała trzynastka trzymała się średnio. Wyglądacie naprawdę jak tacy trzecia w nocy na Discordzie. Ktoś potrzebuje jakiejś pomocy? Ja udzielę chętnie. Czy byłbyś tak miły i zmutował mnie? Ja bym chciał iść do toalety, więc no. Proszę. Ej, killerku, to wygląda jak tak, wiesz, prowadzisz swojego 80-letniego dziadka do grobu. Wygląda jakiś taki obrazek z jakiegoś rosyjskiego mema, nie? Ej, przecież ja tam widziałem gałki oczne, co tu się wydarzyło? Jaki to jest kurs screenshot, co ja teraz wysłałem? Ja to... Jezus. Ja mam wyzwanie, ktoś musi zatańczyć makarenę. To pokaż jeszcze paluszkiem, kto to ma być. Okej, dobra. Będzie to kuś-kuś, przepraszam, kusiuś. Musisz zrobić trzy elementy tej makareny, nie robisz tego obrotu, wiesz, do tyłu. No i pamiętaj, że głowy nie musisz obracać, nie? Tak, tak. Dobra, chyba nie będziesz musiał tańczyć makareny. Ej, dobra, czekam do butelki. No to powiedz. O Jezus, butelka z mlekiem. Zbliżaliśmy się już do 2 godzin challenge'u i jeszcze 7 osób miało swoje wyzwania. Ja mam wyzwanie takie, żeby osoba, która zostanie wylosowana przeze mnie, żeby stanęła na jednej nodze przez 3 sekundy. Okej, okay. Panie Kubczyku, zapraszamy. Powiem wam tak, nie powiedział, że się nie można trzymać. Raz, dwa, trzy, git. A wyzwanie, że na przykład osoba musi ściągnąć słuchawki? No, można, jak najbardziej. No to osoba dół, ale lewo, tak z kozu. No to jest cut. Spoko. 3 minuty, tak? Jesteś ready? No to start. W sumie to jest całkiem proste, nie? Chcę policzyć 4 minuty w głowie, to może 3 wyjdą. I czekaj, ona nas słyszy, halo? No słyszę, oczywiście, że tak nas słyszy. Tak głośno masz, że słyszy. To szepczemy teraz, szepczemy. Brzuszek jest możliwy, czy nie? Chyba jest do zrobienia. To jest kat. Mogę zrobić przy okazji brzuszek. Dobra, czy tam będzie okej? Okay? Tak, tylko uważaj, żeby cię krzesło nie zasłoniło i będzie git. Kurwa, boję się. Dobra, ciężko będzie. Jest git. Dawaj jeden brzuszek i będzie. Taki na pół, bo boję się, że w ogóle mnie nie będzie widać bez kitu. Dobra, chyba zaliczamy. To teraz tylko wstań. Ej, mogę dać wyzwanie? To poproszę osobę tu, żeby wstała i zrobiła kipołdzie. To słuchaj, po tej stronie nie ma nikogo. Przepada wyzwanie. Ja też chciałbym, żeby osoba tutaj, żeby było widać dwie ręce przez 3 minuty. Dobra, to uwaga, 5 minut startuje teraz. To. Ja mam jeszcze zadanie, które mogę dać. Nie wiem, czy w ogóle wszyscy będą mogli to wykonać, ale umyć zęby. Umyć zęby, to jest zajebiste zadanie. Każdemu się przyda. Choć raz w życiu umyjcie zęby, pamiętajcie. No to będzie Akio. Cześć, tatusiu. Słuchaj, sprawa jest. Już ma nałożone, kurde, co to za luksus. Ej, Cygus, co się stało? Ręce bolały? Ej, on mam całe zarypiało oczy, co nie? I w końcu po ponad 2 godzinach ostatnia osoba wykorzystała swój challenge. Musisz pokazać kostkę u swojej nogi. Stópkarz tutaj widzę. Niech będzie, nie wiem, w tę stronę, jeżeli widać. Kto chce pokazać kostkę? Ja! No i idealnie, bo demon to jest dla ciebie. To będzie proste chyba, co? Jest kostka, git. I teraz możemy przejść do drugiego etapu. Jakiego etapu? Nie ma drugiego etapu, ludzie, nie ma. Nie no dobra, jest drugi etap. Pewnie można się tego domyślić, ale teraz wasze challenge wrócą do was. To wy będziecie musieli wykonać to, co kazaliście wykonać innym osobom. Jest, o kurwa. Kolejność wykonywania challenge była taka sama, jak kolejność ich rozdawania. Na pierwszy ogień, kubczyk. Dawaj, zeruj. Nie pomyl butelki. Nie, pusta. Zaliczony. Przemek, dawaj przysiad. Pyk. O.
Iron, pokaż brzuszek. Ty będziesz miał trudno to zrobić. No i Iron odpada. Dobra, maniak, 3 sekundy na jednej nodze. No uważaj, teraz jesteś na granicy i wyszedłeś. To jeszcze odpadnie. Może Akio, zrobienie brzuszka. W wykonaniu zadania pomóc Akio miał jej tata. Jest na powiekach, muszę mieć powieki zawsze. Dobra. Kamera tracking, proszę państwa. Jest git! Uważaj, że mikrofon nie zasłonił. To fany do ojca, to piękna mogę rzecz. Się tak... No jest zaliczone. To demon, teraz czas na T-pose'a. Już wstałam. No. Dobra, to T-pose. Dobra, jest. Pokazuj ręce przez 5 minut. Ten challenge trochę potrwa, więc możemy przejść od razu dalej. Kat, umyj zęby. Sekundkę. Kacper! Brianek, w sumie możesz kostkę pokazać. Ty no, ale w skarpetce, to co jak to? Tubkarze będą niezadowoleni. No, no gdzie no? Dobra, jest kostka, git, zaliczone. Emi, jak ty to zrobisz? Wezmę telefon, przedstawię go tak, żebym mogła stanąć normalnie i zobaczymy. Oooo! Kurde, 3 osoby pokonały ich własne challenge. Kto by pomyślał? Ja bym pomyślał, dlatego właśnie to tak zrobiłem. Chciałam się do chłopaka zadzwonić, ale chyba nie. O, dzwonię kogoś. Dzień dobry, alarmowy numer 112, w czym mogę pomóc? Na tym etapie na kanale zostało już tylko 6 osób. Sęk w tym, że oni o tym nie wiedzieli. Są 3 dziewczyny i jeszcze musimy się zaliczyć chłopów. To chłopy, odezwijcie się. Nasty. Ja. Ktoś jeszcze? Nas jest 2. Czyli 5. Przemek milczał. Chciałbym wam zdradzić jego plan, ale w sumie nie wiem, o co mu chodziło. Mam do zaoferowania dla pierwszej osoby, która poda wszystkie niki poprawnie, każdego z was tutaj obecnych, wizyty w toalecie. Dobra, słuchaj, będzie musiał mi pomóc w tym momencie. O nie, ona będzie miała pomoc. Ja też mogę. Oliwia, podejdziesz szybko? O nie, on też ma ten plan. Ja szybko, to szybko, szybko, szybko. Demon. Demon. Kjubczyk. Nasty. Przemek. No dobra, Akio pierwsza. Tak szczerze, to twój ojciec cię kieruje dzisiaj. Ja ale jak jasno. Akio szybko nas wróciła, wbiliśmy w 4 godzinę challenge'u i gracze czuli się coraz gorzej. Tuż do rzęs mi się dostał do oka i woli jak skurwysy. To może odpuść. Przyszedł czas na kolejne wyzwanie. Zadałem każdemu z graczy serię pytań dotyczących innych graczy. Za każdą błędną odpowiedź dostawali utrudnienie. Trwało to długo, także pokażę wam tylko te błędne odpowiedzi i kary. Kto ma w pokoju czerwone światło? Za jedną błędną odpowiedź karą było stanie. O nie, kiłczyk! Poza kadrem. U kogo w kadrze widać różowego misia? W czyim pokoju są niebieskie ściany? Dobra, tu. Aj, niestety nie. Demon pomyliła się 2 razy, także musiała stać na jednej nodze. Dobra, chwyćcie tego fotela. To i tak będzie trudne. Dobra, słuchaj, Akio. To ma Switcha w pokoju. Sięgam, jak będę musiała wstać. Wydaje mi się, że Switcha może mieć demon. Niestety to nie jest prawda. Stawaj. W takim razie Nasty. Kto ma w pokoju niebieską kanapę? Mam taką bardziej zagwozdkę między Oki a Kat. Chociaż Przemek miał niebieski pokój. Nie, ja mam niebieski pokój, ale... Nie, Kat już strzelała. Dobra, Kat. Niestety nie. Musisz wstać. Po naszym quizie w grze zostało 5 osób, z czego tylko 2 mogły siedzieć. Miłego spania wam życzę ogólnie, nie? Myślę, że w takiej konfiguracji, jak teraz jesteśmy, sobie zostaniemy. No i zobaczymy, kto tam przetrwa noc, co? Jednak nie było nam dane doczekać rana, gracze zaczęli się sypać. O nie! Demon! Ucięła ci głowę w pewnym momencie. Nie możesz otworzyć oczy. Jesteś wolna. Niedługo później kolejna osoba popełniła błąd. Czysto. Kogoś zaspędziała brewka jakiś czas temu. Ja? Legitnie zasłoniła? Niestety. Ja pierd... Jeszcze możesz się, wiesz, napatrzeć na dwóch potencjalnych mogę wygranych. Się, mogę. Przemek jakiś zadowolony. On się teraz bardziej cieszy niż jak wygra. Nie minęła minuta, a wymachując rękami Przemek zrobił to. Fajna operacja zasadniczo, ale możesz otworzyć już oczy i zajrzeć na kanał. Jak się czujesz? A szczerze? Zajebiście. Po 6 godzinach w challenge'u w grze zostali tylko Kat i Nasty. Niestety przez swoje odpowiedzi z quizu Nasty musiał stać. Miał zamknięte oczy, więc nie wiedział, że z minuty na minutę zbliża się coraz bardziej do krawędzi ekranu. W końcu około 1 w nocy jego lewa powieka zniknęła z kamerki. Myślałem, że się ruszą w to, że... No to proszę państwa, mamy zwycięzcę, Kat, gratulacje. Gratuluję. W ogóle byłeś moim ulubieńcem od samego początku. To już wszystko. Tutaj jest film, w którym ostatni na kamerce wygra 1000 zł. Kliknij. Pa, pa.